Snapshot 23W12A do aktualizacji Minecrafta 1.20 został wydany. Okazał się on mega duży, więc mam o czym opowiedzieć. I zaczniemy od moim zdaniem jednej z najlepszych rzeczy, a mianowicie od edytowania tabliczek. W końcu pojawiła się możliwość edytować tabliczki nawet po ich umieszczeniu na bloku. I teraz, jeżeli chcemy zmienić jakikolwiek tekst, to wcale nie musimy niszczyć tabliczki, jak to było wcześniej, a starczy tylko kliknąć prawym przyciskiem myszy i je edytować. Uważam, że jest to naprawdę mega pomocne. Także teraz możemy zastosować inny tekst na każdej stronie tabliczki. Ciekawe jest to, że każda ze stron może zawierać inny tekst i kolor. Domyślnie tabliczka poprosi o wprowadzenie tekstu na pierwszej stronie i aby wprowadzić tekst z tyłu, musimy je obejść i edytować. Także pojawiła się możliwość woskowania tabliczki, aby zabezpieczyć ją przed przyszłymi zmianami. Ciekawe jest to, że komendy będą teraz działać tylko wtedy, gdy tabliczka jest pokryta woskiem. W przeciwnym razie ona po prostu otworzy się do edycji. Kolejna rzecz, o której opowiem, to nowy blok. I nie jest to jakiś tam sobie zwykły blok, a nowy, skalibrowany Skalk Sensor. Tego to naprawdę się nie spodziewałam. Nowy Skalk Sensor może filtrować wibracje według poziomu ich częstotliwości. Nie występują one naturalnie, ale można je wytworzyć z jednego zwykłego Skalk Sensora i trzech odłamków ametystu. Jedna ze stron skalibrowanego Skalk Sensora może odbierać sygnał redstone'u, a siła tego sygnału określa, jakie częstotliwości wibracji będzie jakby słuchał czujnik. Teraz, jeżeli obok zwykłego Skalk Sensora rozmieścić blok ametystu, to ametyst będzie również reagować na wibracje i powtórzy je jako oddzielną wibrację w swoim miejscu. Nazywa się to rezonansem wibracyjnym i pozwala graczom przenosić wibracje na duże odległości bez ich naturalnego odtwarzania. Kolejna zmiana dotyczy snifera. W końcu pojawiła się możliwość odnaleźć jego jajo w podejrzanym piasku w ruinach ciepłego oceanu. Także teraz podczas rozmnażania sniferów nie pojawi się mały snifusia, a tylko jego jajo. I jeżeli umieścić go w mchu, to za około 10 minut on się wykluje. Na innych blokach ten proces zajmie około 20 minut. Wcześniej twórcy zapowiadali, że sam proces pojawienia się snifera będzie wyglądać wyjątkowo. Jak myślicie, czy to się spełniło? Napiszcie w komentarzach. Jest jeszcze jedna sekretna zmiana, którą podzielili się twórcy w swoim Twitterze i dotyczy ona wiśniowego biomu, a mianowicie została zmieniona animacja spadania wiśniowych liści. Wygląda niesamowicie. Także zostały dodane 5 nowych szablonów kowalskich do wykończenia zbroi, 4 z których znajdują się w ruinach starożytnej cywilizacji. Jest to nowa, zakopana struktura, która również została dodana w tym snapshocie. Ciekawe jest to, że posiada ona aż całą 41 odmianę. Na ekranie możecie zobaczyć, jak one wyglądają. Możemy ich spotkać tylko w niektórych biomach, a mianowicie w brzozowym lasie, dżunglach, a także w zwykłej oraz ośnieżonej tajgach. Możemy tam znaleźć następujące przedmioty, wśród których 7 nowych odłamków oraz 4 nowe szablony kowalskie. No a co do 5. szablonu, to odnajdziemy go w pradawnym mieście. Także został delikatnie zmieniony szablon kowalski pod nazwą Wydma. No a teraz przejdziemy do zmian, które dotyczą archeologii. Został dodany nowy blok pod nazwą Podejrzany Żwir. Ma on te same cechy, co i Podejrzany Piasek. Od teraz Podejrzany Żwir możemy znaleźć w ruinach zimnego oceanu. Natomiast podejrzany piasek znajdziemy w ciepłych oceanicznych ruinach. Również zostało dodane 16 odłamków gliny, co w sumie daje nam aż 20 rodzajów odłamków. Te nowe odłamki znajdują się w pustynnych studniach, pustynnych świątyniach, ruinach zimnego dna oceanu, ruinach ciepłego dna oceanu oraz w nowych ruinach starożytnej cywilizacji. Także teraz w ruinach ciepłego i zimnego oceanu możemy znaleźć następujące rzeczy.
Zgodnie z przeciekiem od Rogera Badgermana, w tym snapshocie pojawiła się nowa roślina pod nazwą Pitcher Plant. Żeby je zdobyć, musimy przybiegnąć do pomocy snifera, który właśnie wywącha je dla nas z ziemi. Jeżeli posadzić Pitcher Plant w zoraną ziemię, to wyrośnie duża roślina o wysokości 2 bloków. Ma ona całe 5 etapów wzrostu, a już dojrzałą roślinę możemy użyć do dekoracji lub wytworzyć błękitny barwnik. No i pod koniec opowiem o jeszcze jednej ciekawostce. Teraz, gdy na przykład na blok ametystu pościelimy dywan i będziemy po nim chodzić, to jednocześnie możemy czuć jak dźwięk dywanu, tak i również ściszony dźwięk ametystu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Pa!